Dobry wieczór. Mam tutaj Textus Receptus Scrivenera. Scriveners Textus Receptus. Wygląda on ładnie. I jest to tylko jedna z wersji Textus Receptus Scrivenera. Tych wersji Textus Receptus jest kilka i tutaj jest wyraźnie napisane, ile ich jest. Textus Receptus drukowany w tej książce i tak dalej, i tak dalej. Każdy może sobie to sprawdzić. I tutaj mamy tych Textus Receptusów bardzo wiele. Bardzo wiele różnych, każdy. Był wydany kiedy indziej i co? I każdy z tych Textus Receptusów ma inną wersję. Wzajemnie ze sobą niezgodną. Bo wystarczy przeczytać, ja sobie tutaj, kto zna angielski, to niech sobie zerknie na to. I proszę sobie przeczytać. O tu. Sobie zatrzymacie wyświetlanie w razie czego, jak chcecie zobaczyć. To jest oficjalne wydawnictwo Trynitarnego Towarzystwa Biblijnego. Kto zna angielski, to sobie poradzi. Ile tych Textusów Receptusów jest? Różnice między Textusami i Receptusami między sobą są ogromnie ciekawe. Warto je sobie wziąć pod uwagę, bo nie ma czegoś takiego jak jeden Textus Receptus. Teraz przechodzimy do otmentów diabelskich, jak to niektórzy twierdzą. Co ja tu mam? Mam tutaj Nestle Go. Samego jeszcze Nestle. Jeszcze nie wciągnął tego biedaka Alanda do swojej bandy. Jeszcze zanim się udało wciągnąć tego biednego Alanda, a potem jego córkę. I co my tu mamy? Tu jest Nestle Aland. I Nestle Aland zawiera w sobie Textus Receptus. Pierwsza rzecz, mamy tutaj tekst, tak zwany tekst krytyczny. I jeżeli popatrzymy na przypisy dolne, to zawsze jest informacja, która część z tego tekstu występuje w tym, co nazywamy Textus Receptus. Tutaj to widać. I jeżeli ktoś próbuje powiedzieć coś takiego, że on wierzy w Textus Receptus, a nie wierzy w Nestle Aland, to brzmi to zabawnie, bo Nestle Aland to jest Textus Receptus z dołożonym aparatem krytycznym, czyli nie na zasadzie krytykowania czy podważania Textus Receptus, tylko poinformowania, która wersja Textus Receptusa jak brzmi. Czyli tutaj mamy jedną z wielu wersji Textus Receptusa wydane przez Trinitarian Bible Society, to jest Scrivenera, wersja Textus Receptus, jedna z wielu. A tu zawiera się każdy znany w tamtym czasie, kiedy był wydany, wariant Textus Receptus, czyli także jest dołożony oczywiście jako informacja tekst aleksandryjski, który jest krytykowany przez wielu, ale to nie jest tak, że tłumacz, posługując się Nestle Aland, jest zmuszony korzystać z tego, co jest napisane odnośnie tej wersji. Po prostu, jeżeli mamy tekst i widzimy, że coś jest w Textus Receptus, może sobie tłumacz po prostu cały czas iść samym Textusem Receptusem, korzystając z Nestle Aland, porównując wszystkie Textusy Receptusy ze sobą. Tutaj teraz mam kolejnego Nestle Alanda. Tutaj już jest Nestle i Aland. I jest ich obu. Erwin Nestle i Kurt Aland. I też mamy tekst grecki. A pierwsza informacja w
przypisie jest, jak to jest textus receptus. Znowu tekst Nestle Aland zawiera w sobie textus receptus, ale zawiera w sobie również informacje o tym, jak inne warianty brzmią. Czy to źle, czy dobrze? No jest to naukowe opracowanie. Tu mamy kolejnego Nestle Alanda i ten kolejny Nestle Aland. O, jest tak. O, tu już jest ich więcej. Kurt Aland, Black, Martini, Metzger, Wikgren i także mamy szerszą informację o tych, którzy brali udział w tym wydaniu. I to jest, z tego co kojarzę, już 25. Tak mi się wydaje. 25 lub 26. Znowu jest tekst krytyczny greckiego Nowego Testamentu z informacją, znowu, jak popatrzymy w przypisy, to jest informacja, jak to brzmi w kolejnych wariantach. Warianty są faktem. Sam textus receptus ma wiele wariantów, co widzieliśmy na początku tego nagrania. I tylko ktoś, kto nie chce wiedzieć, świadomie nie chce wiedzieć, nie wie tego, jak wiele wariantów textus receptus było i jak bardzo one się różniły między sobą. Zresztą, co to do textus receptus, to warto wiedzieć, że textus receptus jest ustalony na podstawie rękopisów reprezentujących bizantyjską tradycję, ale ze względu na naleciałości tekstu cezarejskiego, wulgaty oraz tekstu zachodniego nie jest klasycznym tekstem bizantyjskim. Niektóre jego warianty pochodzą z wulgaty, nie są więc z tekstu greckiego, oryginalnego, tego, który jest natchniony przez Boga. Więc jeżeli ktoś próbuje ze sobą skłócić Nestle Aland z textus receptus, to jest to działanie bardzo zabawne, dlatego że więcej awantury jest między jednym textusem receptusem, a drugim textusem receptusem, a trzecim textusem receptusem. Są to niejednorodne źródła. Dziękuję za uwagę. Przepraszam, że wieczorem się tutaj pojawiam Państwu.